było dość niebywałe wydarzenie. Przez 3 dni od 9 rano do 22 praktycznie filmy. I tutaj nie chcę za dużo gadać, bo nie mamy czasu, ale na pewno mam dużo przemyśleń i chyba to zmieniło trochę moje życie, to co tutaj zobaczyłem. Bo nie miałem do tej pory możliwości oglądania tak dużej ilości filmów o takiej tematyce. Jeżeli chodzi o sam werdykt, to najbardziej podobały nam się filmy dokumentalne i tutaj chyba za mało jest nagród, wydaje mi się. Mieliśmy sporo kontrowersji odnośnie wyboru pierwszej nagrody w filmie fabularnym. Nie był to werdykt jednogłośny. Łatwo nam to poszło z filmem amatorskim, także fabuła chyba dlatego była dość trudna do wyboru, bo w jednym koszyku były i bardzo krótkie filmy, i bardzo długie filmy. To jest trudno oceniać. I filmy bardzo drogie, zrobione personalnie za granicą, i filmy zarabiają dużo mniejsze pieniądze. Nie fajne tego festiwalu, że mimo tej takiej granicy między filmowcami a publicznością. I myślę, że wiele festiwalów w Polsce czy za granicą powinny uczyć się od was tego, żeby nie budować bariery celebrytów, którzy stoją i tworzą jakąś ścianę. Także dziękuję Państwu. Marcin Koszołka, bardzo wielce ukrywa, to jest bardzo ważne dla naszego miasta, dla Koszalina. Festiwal, który pięknie się rozwija. Za rok już kolejna edycja jubileuszowa i myślę, że ogromne brawa należą się całemu składowi, wszystkim wolontariuszom, osobom, które są w tym festiwal od wielu lat zaangażowane, a my tu w Koszalinie dokładnie wiemy, że tą lokomotywą, która ciągnie ten festiwal i pięknie po swoim mężu przejęła pałeczkę, jest Basia Jaloszyk. Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich, mieszkańców Koszalina, ale i gości, wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, będziemy mieli dla niej brawa i przekażę Basi te skromne kwiatki.